Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj zapraszam Was na recenzję chust, które nie tak dawno e, ujrzały światło dzienne, e, ale dziś będziemy opracać się w krainach luksusu, e, ponieważ dwie chusty z rodziny chust e, Luxury Len Lamp. Z, dlaczego? Przede wszystkim na... I odrobinę luksusu wskazuje ich skład. Mianowicie, jedna i druga chusta to minimum 20% jedwabiu. W lowce, tej turkusowej, którą widzicie po tej stronie, jest to dokładnie 20% jedwabiu. W hormonach miłości, tak zwanej oksytocynie, jest to 28% jedwabiu. Parę słów na temat chust z dodatkiem jedwabiu, bo myślę, że to może Was bardzo interesować. Przede wszystkim nie wiem dlaczego utarło się, a jest to dosyć mylne stwierdzenie, że jedwab jest włóknem nadającym się wyłącznie dla malutkich dzieci, bo jest cieniutki i niewygodny do noszenia. Otóż obalamy ten mit w tej chwili jasno i dobitnie, a mianowicie obie te chusty mają gramaturę około 280 gram. Obie utkane są z dodatkiem jedwabiu tusach. To jest jedwab tak zwany dziki, który ma bardzo charakterystyczną właściwość, a mianowicie wy tego nie zobaczycie, a może się uda. Jest to jedwab tak zwany fafolasty, zobaczcie. I te fafole powodują, że ta chusta w ogóle się nie ślizga. Ten jedwab jest troszeczkę inny właśnie od tego gładkiego jedwabiu. I Idealnie ta chusta nosi starsze dzieciaki. To jest wręcz niesamowite. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że włókna jedwabne mają niesamowitą wytrzymałość. To są włókna naturalnie tak cieniutkie, ale tak wytrzymałe, że no, myślę, że przekładając to na język chustowy z czystym sumieniem możecie w takich chustach jedwabnych nosić starszaki. E, I powiem wam szczerze, e, to jest chusta chyba to jest do domieszka chyba najbardziej uniwersalna. Może jeszcze wełna będzie bardziej uniwersalna. Natomiast e, jedwab jest przede wszystkim, no luksusowy. Jest taki, taki Wow! I powiem Wam szczerze, że pamiętam czasy, pamiętam czasy chustowe, kiedy chusta musiała być idealnie gładka, kiedy nie powinno być na niej jednego, najmniejszego, nawet fafolka, po prostu ona musiała być idealnie gładka. Teraz, im więcej fafoli. Tym lepiej. I to jest właśnie bardzo dziwne. Weźmiecie tę chustę do ręki i zobaczycie, że to jest fafol na fafolu. Widzicie to? Fafole to są takie zgrubienia na nicie, które powodują, że ta chusta nie jest gładka, nie jest taka idealnie jednorodna. Ona jest właśnie w dotyku, nawet e, czuć, jak e, ona jest taka szorstka i chropowata. I to ma jedną ogromną, ogromnie ważną właściwość w przypadku noszenia, noszenia dzieci. A mianowicie ta chropowatość tej chusty powoduje, że ona nie objeżdża w wiązaniu. Nawet jest, jeśli e, jest to chusta dosyć cienka, bo są i chusty znacznie niższej, w znacznie niższej gramaturze, to mimo tego, że jest bardzo cieniusieńka. To możemy spokojnie nosić w niej nawet, nawet większe dzieciaki, bo to wiązanie po prostu nie luzuje. Ona się trzyma we węźle, ono się trzyma na całej praktycznie długości pracy chusty. Rewelacje. Eee, ale <grytanie> eee, każdy kij ma dwa końce. Eee, jednym eee, znaczy plusem jedwabiu jest to, co już Wam powiedziałam. Minusem na pewno e, będzie cena, aczkolwiek e, Luxeryl Lamp jeszcze nie jest tak hiperpowalające cenowo, bo to jest 500 zł z kawałkiem, co e, jak na chusty z jedwabiem jest zupełnie rozsądną ceną i myślę, że bez najmniejszego problemu e, będziecie w stanie nawet wygospodarować na nią pieniądze, bo naprawdę jest tego warta. Natomiast, no, mankamentem jest to traktowanie jedwabiu. Musicie pamiętać o tym, że jedwab bardzo nie lubi dużego nasłonecznienia, więc w żadnym wypadku nie suszymy tej chusty latem na słońcu. Jedwab lubi, kiedy ma stałą, delikatną temperaturę, kiedy najlepiej bierzemy tę chustę w rękach i Suszymy zdecydowanie na płasko, żeby się ta chusta gdzieś nie powyciągała, żeby ta chusta gdzieś nie dostała jakichś e, odcisków, bym powiedziała od, od suszarki takiej na ubrania. E, dlatego zwracam Wam na to uwagę, dla, bo, e, bo często sami nawet nie zdajcie sobie sprawy z tego, że można dosyć łatwo chustę zniszczyć, na przykład właśnie susząc ją na suszarce na słońcu. Dlatego miejcie to na uwadze. Kolejna taka rzecz, na której Wam zwracam uwagę, już to powiedziałam, natomiast, natomiast jeszcze troszeczkę głębiej, to jest chusta o gramaturze bardzo uniwersalnej. To jest 280 gram, zarówno jedna jak i druga. W obu tych chustach osnowę stanowi błękitna bawełna, to jest tak po tej stronie ta jaśniejsza, o tutaj też. Natomiast nicią wątku jest właśnie nić bawełniana i nici jedwabna i ona jest w większości widoczna po tej ciemniejszej stronie i też tutaj, na tej niebieskiej stronie. Ee, natomiast tak jak mówiłam, osnowa jest osnową bawełnianą, jednolitą, jednokolorową. Przeznaczenie? Przeznaczenie tej chusty jest pełne. Możecie w niej spokojnie nosić noworodka, ponieważ chusta nie jest objętościowo zbyt gruba. Nawet powiedziałabym, że jak na 280 gram jest dosyć cienka. Zobaczcie, zarówno lowka, jak i, jak i hormony miłości. Oksytocyna jest raczej chustą stosunkowo cienką, więc spokojnie możecie zamotać w nią maluszka. No i tak jak mówiłam, dzięki temu, że w ptusach powoduje, że ta chusta jest szorska i będzie się trzymać ładnie w wiązaniu, myślę, że z powodzeniem będziecie ją nosić bardzo, 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 bardzo długo. Z mojej strony to chyba tyle, ale mam dla Was jedną niespodziankę. Już jutro na mojej stronie. Film będzie opublikowany w piątek którego? 8 listopada, a już jutro na mojej stronie kolejne cudo z jedwabiem, z jedwabiem i wełną, tym razem dużo cieńsze, tym razem również w mroźnych odcieniach błękitów, a mianowicie symfonia. Symfonia kolekcji świątecznej Ileny Lamba z cudownym, cudownym jedwabno-wełnianym składem. Zapraszam Was serdecznie, śledźcie stronę, patrzcie na to, co ciekawego się dzieje w wypustach chustowych, bo teraz tych wypustów chustowych będzie cały ogrom przed świętami i naprawdę warto sprawić sobie cudowny prezent. Z mojej strony to tyle, żeby nic nie przegapić, to naciśnijcie sobie subskrypcję i dzwoneczek, bo sporo będzie się działo. Do zobaczenia.